Kolejne Igrzyska Olimpijskie przed kibicami z Racotu póki co rozgrzewali się na pikniku olimpijskim w Warszawie. Już w lipcu kierunek Paryż. Będzie to 14 wyjazd na Igrzyska zorganizowany przez senatora Wojciecha Ziemniaka. Był to 25. piknik olimpijski, no i cóż, po raz 25. młodzież z Racotu pojechała. Nie tylko młodzież z Racotu, ale zawsze zabieraliśmy i tym razem także dzieci z domu dziecka z Bodzewa i ze Wschowy. I grupa 40-osobowa, można powiedzieć, wspaniale bawiła się na tym pikniku przy siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zanim piknik się zaczął, było zbiorowe zdjęcie medalistów olimpijskich, którzy... Kilkudziesięciu się zjechało na ten piknik i na końcu potem młodzież także miała przyjemność stanąć na tle medalistów olimpijskich i sobie zrobić zdjęcie. Można powiedzieć, że jakby przygotowanie do igrzysk, żeby mieć kontakt ze sportowcami. Ci, którzy za nimi stali, to raczej oni już ich nie pamiętają, ale będą kibicować tym, którzy wybierają się do Paryża i miejmy nadzieję, że to tak będzie. Także było to także możliwość spotkania ataszy olimpijskiego Waldemara Legienia, szefa misji olimpijskiej oraz ambasadora Francji, który także zaszczycił swoją obecnością ten piknik. Także warto było pojechać, młodzież brała udział w wielu konkursach, powygrywało nagrody, wrócili szczęśliwi i teraz był to jeden z etapów przygotowań do wyjazdu na igrzyska. Czy już wszystko przygotowane? Kiedy wyjeżdżacie? Jakie macie bilety? Gdzie będzie Was można zobaczyć? Kiedy wyjeżdżamy, wiem, 23 lipca wyjeżdża pierwsza grupa, 51-osobowa i potem pojedzie druga grupa i będzie wymiana 3 sierpnia. Chodzi o to, żeby jak najwięcej dzieci i młodzieży skorzystało z pobytu na Igrzyskach Olimpijskich. W tym roku jest wyjątkowo, bo na 100 osób jest 75 dzieci, młodzieży i studentów. Jeszcze tylu nie było. Przynajmniej zasmakują atmosferę igrzysk i co do biletów, to niestety jest problem nie tylko polski, ale międzynarodowy. Bilety są tylko dostępne w internecie, w pakietach z noclegami i niezwykle trudno na tym etapie kupić. A po drugie, jeszcze trwają kwalifikacje, na przykład bilety na siatkówkę dopiero będzie można kupić w połowie czerwca, kiedy wszystkie drużyny będą już zakwalifikowane i kiedy będzie rozpisane, w którym dniu, o której godzinie Polacy grają, bo kupić bilety na to tam, gdzie Polacy nie grają, to raczej to się nie kalkuluje nam. A ja myślałam, że wyjazd do Paryża to taka bułka z masłem dla pana senatora, bo prawie że w domu. Tak, na pewno, można powiedzieć bułka z masłem. Wszystko jest przygotowane organizacyjnie. Są chętni, jest miejsce pobytowe od 1,5 roku już zarezerwowane w ośrodku Palotynów na wzgórzu, w takiej miejscowości Montmercy, gdzie widać ze wzgórza wieżę Eiffla, no to właściwie w zasięgu ręki. Także wiele spraw jest załatwionych i zostały jeszcze nam bilety, ale wiele razy jechaliśmy na igrzyska bez biletów, a na imprezach byliśmy. To wszystko będzie się rozstrzygać jeszcze w tym czasie do wyjazdu na igrzyska.